Witam Cię na kolejnym filmie na kanale Fotografia jest Fajna. Ja mam na imię Paweł, a Ty nie wiem jak masz na imię, ale możesz wpisać w komentarzu, to się lepiej poznamy. A dzisiaj będzie film o kompozycji. Filmów o kompozycji już kilka było. Dzisiaj będzie o mm, orientacji ustawienia zdjęcia. Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? A jeśli ma, to jakie? I jakie jest najlepsze do tego, co chcesz zrobić? ustawienie aparatu, czy poziome, czy pionowe, a może kwadrat. Dlatego zapraszam Cię na film o kompozycji pion, poziom, kwadrat. Zapraszam. Kiedyś określało się, znaczy kiedyś były, znaczy nie, pierwsze aparaty w ogóle y, y, Najstarszy, czyli aparat Degela, on był lekko poziomy, ale aparat Talbota, on był już kwadratowy, czyli robił zdjęcia kwadratowe. Natomiast pierwszy masowo produkowany aparat fotograficzny, czyli Kodak z 1888 roku, robił zdjęcia okrągłe. Później bardzo szybko ukształtowały się aparaty, które były na klisze, filmy, płyty prostokątne. I utarło się, że ustawienie pionowe nazywane było ustawieniem portretowym, a ustawienie poziome, ustawieniem pejzażowym. Dlatego, że naj... do takich zastosowań było kierowane. I dzisiaj tak samo uważa się, że zdjęcia w pionie, profil zdjęcia w poziomie i w pionie, nie ma wielu funkcji, ale to akurat ma. Że zdjęcia w pionie lepiej pasują do obiektów pionowych. Na przykład portret osoby pojedynczej. Na przykład budynek, wieżowiec, drzewo. Wszystkie elementy, które są pionowe, zdjęcie pionowe podkreśla. Zdjęcie poziome nadaje się bardziej do, jeśli chce zrobić grupę osób, to do zrobienia grupy osób, czyli obiektu poziomego. Krajobraz, rząd, raczej znaczy ulica z rzędem budynków. No to, to mówi o tym, jak warunkuje temat nasze zdjęcie. Też ruch na zdjęciu, przy, przynajmniej to, że widać ten ruch na zdjęciu, to też warunkuje nasze, Tu mam przykłady zdjęć na komputerze rzucone. To też pokazuje, czyli warunkuje, jak powinno się to zdjęcie układać. Jeśli na zdjęciu mamy rowerzystę, który jedzie w poziomo, no to zdobienie go w pionie będzie dziwnym zdjęciem. W poziomie będzie zdjęciem naturalnym. Zdjęcia poziome z założenia przynoszą większą ilość informacji. Tam jest tego więcej. Zdjęcia pionowe mają tej informacji mniej, natomiast bardziej skupiają na jakimś elemencie. O, no, tu mam taki wybrany, o, ten, ten, to zdjęcie z Jantaru, z nadmorza. Zdjęcie poziome, ja sobie też kliknę, żebym wiedział, o czym, na co patrzę. Zdjęcie poziome pokazuje morze, łódki, yy, te, te układane sieci, zdjęcie pionowe, Zmusza nas już w tym momencie do skupienia się na konkretnym elemencie, tym elemencie, który jest bliżej, na pierwszym planie. W zdjęciu pionowym łatwiej jest stworzyć pierwszy plan, łatwiej jest stworzyć wieloplanowość jakąś, która będzie. Lepiej jest stworzyć taki pierwszy plan, bo zdjęcie pionowe z założenia yy, ma. Większą możliwość skupienia wzroku na dole, na, na tym zdjęciu. Ale spójrzmy na przykład. Jest zdjęcie, w którym nic nie ma. Jest to wyjazd z garażu podziemnego. Zdjęcie w poziomie. Originalnie było zrobione, zresztą było zrobione w poziomie. Gdzie idzie wzrok osoby oglądającej? No, na tą, na tą tutaj kostkę po. W prawej stronie u góry, ponieważ tak ona tam leci. Ale jeśli to samo zdjęcie przekadruje, nie jest to, to jest to samo zdjęcie, tylko zostało odcięte, to w tym momencie, jeśli osoba nie patrzy, jest to zdjęcie pionowe, leci idzie wzrok i wybiera te tutaj kostki na samym dole. I tak jest w zdjęciu, i tak bardzo często jest w zdjęciu pionowym, że jeśli ja chcę skupić na jakimś konkretnym elemencie, osobę, to zdjęcie pionowe mi to, ten wzrok lepiej skupi na tym, na, tym, na tym elemencie. Mam tutaj jeszcze jakieś przykłady? Yy, tak. Zdjęcie poziome. K... I to jest oryginał tego zdjęcia, to już było zdjęciem poziomym zrobionym. Zdjęcie poziome, gdzie widzimy nasz wzrok ma, idzie tak jak powinien, tak jak zami zamiarem było osoby fotografującej, czyli moim zamiarem w tym wypadku. Zresztą te wszystkie zdjęcia są, są moje, które prezentuję idzie wzrok po tym pomoście, aż dochodzi do tych, co prawda nie ostrych, ale osób siedzących na końcu pomostu. W momencie, kiedy to zdjęcie jest w pionie, ten wzrok leci tam zdecydowanie szybciej. Nie ma nic, czego rozprasza tych elementów uzupełniających, które mówią o tym, co tam się mogło jeszcze wydarzyć. Mówi, od razu prowadzi nas do, tego, do, te, do tych osób, które są na górze. Do, do tego, co my chcemy zobaczyć. Są. Yy, 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 aha, i w związku z tym często jak chcemy przedstawić jakąś scenę, ujęcie. To jest akurat ujęcie z turnieru piłki yy, plażowej, na którym robiłem, robiliśmy, bo z robiliśmy zdjęcia. Gdzie chciałem pokazać całą scenę, czyli sędzia, siatka, tu akcja, tam jeszcze jakąś publiczność, widać, publiczność była, bo to jest drugie boisko, nie główne, ale publiczność była tu bardziej za mną, siedząca. Taką, jak chcę całość pokazać, to wziąłem zdjęcie poziome, ale w momencie, kiedy chciałem zrobić zdjęcie, skupić na akcji, na, na tym, jak uderzają, to zrobiłem zdjęcie pionowe. Tu, z, tu widać w tym momencie od razu rzuca się w oczy piłka, rzucają się dłonie siatka, rzucają się zawodniczki, które widać, że one tu walczą o tą piłkę. Więc zdjęcie pionowe jakby skupiło nasz wzrok bardziej na tym, co chcemy sfotografować. Od zdjęcia poziomego. Zdjęcie on, tak, weźmy to zdjęcie pionowe. Zdjęcie pionowe, ono było od razu pionowym zdjęciem. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to te szyny tutaj na dole, czyli te bel, ta belka stara, drewniana na dole i dopiero później idący ten most. Natomiast jakbym chciał pokazać, tu nie mam zdjęcia poziomego, na przykład to jest inny most w innym miejscu. Wiadomo, to jest most Gdański w Warszawie, gdzie chciałem pokazać całość jakby ujęcia, to zrobiłem go w poziomie. No to trochę jeszcze czarno białe żeby kolor nie rozpraszała, to jest inna sprawa. Natomiast w poziomie zrobione zdjęcie, które pokazuje bardziej tą głębiej idącą dalej, ale nie skupia mnie tu na tym pierwszym planie. Warto o takich elementach pamiętać, o tym, że ułożenie aparatu, czy prąd, czy poziom, ma znaczenie. Znaczy, są osoby, znam, mam znajomego, który robi zdjęcia tylko poziome. Zdjęcia poziome, ponieważ mówi, nie no, do albumu mi bardziej pasują, raczej mi pasują zdjęcia poziome, albumę ma na zdjęcia poziome, więc Pionowe zdjęcia mi tam nie pasują, robię tylko poziome zdjęcia. Fakt, że na wystawie, jeśli myślisz o robieniu zdjęć, które będą później na wystawie, to bardzo często piony z poziomami nie grają ze sobą. Ciężko jest złożyć. Wygodniej się składa na przykład same poziomy. Poziomy, 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 poziomy i to tak fajnie się ogląda. A jak mam złożyć piony, to jest problem. Zresztą, tak jak ja robię na przykład pokaz zdjęć na koniec po, po jakimś tam filmie, którymś. To też, jak mam zdjęcia poziome i pionowe, to, to jest tak, że najgorszą rzeczą to jest takie przesakiwanie Pion, poziom, pion, poziom, pion, poziom, po, poziom, bo tak osoba skacze tak, 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 tak i się zaczyna w tym, przeszkadza jej to w oglądaniu. Więc ja na przykład skazam się robić tak, poziom, 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 poziom i jakieś logiczne przejście pion, 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 wrócenie na poziom, 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 poziom. Ym, aczkolwiek, yy, jeśli myślisz o na przykład umieszczaniu zdjęć, które mają... Logikę jakąś, to jeden pion, na przykład z dwoma poziomami się fajnie, fajnie komponuje. I mm, myślę, warto z te, tą zasadę pion-poziom pamiętać, żeby, żeby ją też twórczo, twórczo, no, y, zgodnie ze swoim zamierzeniem stosować, po to, żeby skupić widza na danym, na danym elemencie. Jeśli Tutaj, no to tak, o, w, tym, w tym wypadku drzewo, yy, pień. No to pierwsza rzecz, zresztą to nawet nieostrości działają jeszcze do tego jeszcze bardzo dobrze. W pionie te nieostrości możemy bardzo łatwo uzyskać. Łatwiej, jeśli zrobiłem pionowe zdjęcie płaskiego przedmiotu, to możemy łatwiej zagrać nieostrościami. Przy poziomym zdjęciu te nieostrości miałyby mniejszą głębię, więc tu też. O tym warto pamiętać i czasami użyć pionowego zdjęcia, które na pierwszy rzut oka nie wygląda jak pionowe, ponieważ pokazuje element płasko leżący, ale dzięki większej nieostrością na tym zdjęciu, czy ono było zrobione. A, 20 105 obiektyw na maksymalnej 105 mm, czyli ogniskowa 105 mm tego obiektywu była przy pełnej klatce. Dzięki przysłonie 4,5, jak, jaką zobaczyłem, że ma, łatwo było wtedy uzyskać tą małą głębię ostrości i dzięki pionowemu kadrowi jeszcze bardziej podkreślić to miejsce, gdzie ma się skupić wzrok. Oczy... A, mówiłem o portretach. Portrety jednej osoby. A tu nie mam portretów. O, w były portrety Doroty, prawda? wszystkie to teraz nie ma. Przy mm, portretach, pion jest idealny do tego, żeby pokazać daną osobę skupić wzrok na danej osobie. Jeśli chciałbym pokazać tą osobę w kontekście jakimś, wtedy mogę użyć ją w poziomie i wtedy pokazać jeszcze coś za nią, co tam jeszcze jest. To, chociaż ogólnie, uważa się, że piony są bardziej dają większą głębię To jest akurat takie y, w Białymstoku, gdzie po to, żeby pokazać tą wielokopułowość. Dużą ilość kopu na, na tej cerkwi, jest kadr, był zrobiony pionowy i ten, i bo pion podkreśla tą wieloplanowość. Dużo łatwiej jest uzyskać wieloplanowość na zdjęciu pionowym. Tu mamy zdjęcie pionowe, oho, ono jest 2014 roku, już stare moje zdjęcie. Gdzie też to bardzo duża głębia ostrości, czyli żadnej gry ostrością nie ma tutaj, czyli wszystko jest ostre. Wszystko ma być ostre. Od początku, od pierwszego słupka do ostatnie, ostatniego dzyndza na maście, na pałacu kultury, wszystko ma być ostre. I jedynie ta wieloplanowość zagrana jest właśnie tym, tą, 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 że jest to zdjęcie pionowe, i wtedy widać bardziej tą wieloplanowość tego zdjęcia niż na zdjęciu, gdyby tam było zdjęcie poziome. Ja to nie jest tak, że ja robię zdjęcia w po, pion i poziom od razu. Tak, teraz wybierałem zdjęcia do tego, żeby tutaj pokazać. To się okazało, że ja tak zdjęcia bardzo rzadko robię zdjęcie pionowe, a później poziome zobaczę, to będzie lepsze. Z reguły z założenia od razu patrzę i mówię: Nie, no ten krajobraz, powiedzmy, że ten krajobraz, ten krajobraz to tylko w pionie. No. Poziomy krajowe, krajobrazu się nie robi pionowych, oczywiście. Z założenia. Pejzaż, poziom. Więc ten pejzaż. Od razu wiedziałem, że musi być w pionie, ale to się naturalnie układało. Światło idące po, po do, na dole po tych rozłożonych foliach na, na przednówku. Pionowe drzewa i słońce wychodzące delikatnie za chmur. A się prosiło o pionowe zdjęcie, i zostało pionowym zdjęciem, nie było tam poziomego. Nie, sprawdzałem, nie zrobiłem poziomego zdjęcia. Ale zarazem o takie zdjęcie Maj. Gdzieś pod Łowiczem, o jest napisane Kołowicza. Kwitnące jabłonie, żółte mlecze pod spodem, zdjęcie poziome, żeby pokazać szerokość tego. I tutaj obok zdjęcie pionowe, które bardziej, które fajnie prowadzi wzrok od razu, bo kolejne, znaczy to, to się zrobiło węższe, natomiast dużo głębsze. Tutaj widać wielkość w głębokości tego sadu. Może brzmiały obydwa obok siebie. Tu ten sad jest. Płytszy, ale szerszy. Na zdjęciu pionowym jest sad głębszy. Jest większa głębia tego zdjęcia. Mimo że to było w tym samym miejscu zrobione, zobaczmy na jakich ogniskowych to było zrobione. I są. 15 mm. Odpowiednik. I tutaj też. I tutaj. Uu, nie widzę. Nie, uciekło, nie mam tutaj informacji o obiektywie, ale liczę, że też to jest około 15 mm. Tak, to jest ten sam obiektyw. W tym samym prawie momencie, na takim samym ustawieniu, czyli szerokokątny obiektyw użyty w obydwu wypadkach. Natomiast w wypadku zdjęcia pionowego pokazuje większą głębię tego obiektu. Może tyle bym tych przykładów pokazał. Hmm, czy tylko pion i poziom. A, mówiłem o ruchu. Tu jest fajne zdjęcie pokazujące ruch. To zdjęcie w pionie nie miałoby najmniejszego sensu. To zdjęcie musi być poziome, ponieważ pokazuje to, że ona leci w tą stronę. Tam przemieszcza się do tego kwiatka, i zdjęcie poziome, poziome to tak, pionowe to tak, by ona w ścianę uderzała. Także ruch, taki, czy mamy tu jakiś jeszcze ruch? Ruch rowerzysty, który porusza się tu akurat po skosie, y, musi być jakaś tam droga, dokąd tu nie jedzie. Czy zdjęcia w, y, tylko poziomowe i pionowe? Dzisiaj, znaczy, kiedyś były jeszcze aparaty, które robiły zdjęcia pion, y, kwadratowe. No jeszcze jest kwadrat. Znaczy, daję, mamy znajomego, który ze, ze, ze Związku Fotografów Przyrody byśmy gdzieś na wystawie, on tak ogląda wystawę, mówi, no fajne, fajne, no to też fajne, to też fajne, jakby je wziąć tak do kwadratu, to by było bardzo dobre. Znaczy, on jest miłośnikiem zdjęć kwadratowych, bo zawsze robił na negatywach aparatami, które fotografują w kwadracie. No i kwadrat, kwadrat ma swoją magię. Pokażę dwa zdjęcia. Wykonane dwoma różnymi aparatami. To jest zdjęcie wykonane aparatem małoplaskowym w poziomie. Tak, tak jak to wyglądało w poziomie. Zdjęcie obok, za chwileczkę, wykonałem drugim aparatem. Aparatem średnioformatowym, który robi zdjęcia w kwadracie. I to jest w kwadracie. One są całkiem inne. W pionowe też by było inne. W kwadrat ma. To do siebie, że łączy zalety pionu i poziomu. Bo jeśli wezmę tamto przykładowe zdjęcie tego wyjazdu z garażu podziemnego, to jest poziome zdjęcie, to jest przycięte to samo zdjęcie do pionu, gdzie podkreśla się te, te, te kostki na dole, a to jest zdjęcie przycięte do kwadratu. I w sumie to zdjęcie przycięte do kwadratu najlepiej, najharmonijniej gra ta linia skrętu, Dobrze pokazane są tutaj te, te, te kostki na dole. I zdjęcie kwadratowe bardzo często się broni w wielu różnych sytuacjach. Weźmy tego rowerzystę, który jest poziomym zdjęciem. To jest tak, było zrobione zdjęcie lustrzanką cyfrową, czyli poziome. Po przycięciu do kwadratu to zdjęcie cały czas wygląda dobrze. Obok zdjęcie było zrobione człowieka stojącego na przystanku autobusu tramwajowym, czekającym na tramwaj. Jest ok, tak, fajny, długi cień idący, się prosiło o zdjęcie pionowe, i ono zostało zrobione jako pionowe. Teraz bawiąc się i szukając przykładów na kwadrat, przyczyniłem do kwadratu. Widać okulary lepiej. Teraz widać, że on czyści okulary, i w tych okularach odbija się światło z drugiej strony. To, to jest to, co, co ja prawdopodobnie zauważyłem kątem oka i zobaczyłem, i zrobiłem zdjęcie, bo zobaczyłem to jakiś inny kolor. W tej całej burym kolorze, który był pod światło i który zachodzącego słońca i którego tam nie było, to w jego kolorach było światło. I w kwadracie to zdjęcie się cały czas broni. I dużo zdjęć, jeśli popatrzylibyśmy na nie, no teraz tu już nie, nie, nie cięłem więcej na, do kwadratu, i dużo zdjęć, które popatrzymy na kwadrat, no mogę to jeszcze raz zdjęcie pokazać z kwadratu, albo inne zdjęcie z tej samej serii, ja tam zrobiłem 12 zdjęć, z czego, bo tyle miałem na, na kliszy, z, czego jestem, z których jestem bardzo zadowolony. Zresztą o tym aparacie był film w tamten poniedziałek, nie ten, tylko poprzedni poniedziałek na kanale analogowym o mami Świetny aparat, świetny. Kto nie robił zdjęć średnim formatem na filmie, to nie wie, co to znaczy robić zdjęcia średnim formatem na filmie. Świetny aparat, a kwadrat. Ja nie, ja nie jestem z miłośnikiem kwadratu. Ja lubię zdjęcia poziome. Natomiast y, lubię zdjęcia kwadratowe ze względu na ich uniwersalność. A, mm, ale to, co zacząłem mówić, nie skończyłem. Kwadraty są łatwiejsze do skomponowania. Kwadrat to jakoś tak wszędzie jest po skosach blisko. Te linie się przecinają fajnie. Te elementy na tym zdjęciu bardziej ze sobą współgrają, bo, bo są bliżej, nie są takie oddzielone jak w poziomie. I Dużo łatwiej i przyjemniej się komponuje, i też ogląda zdjęcia poziome, znaczy kwadratowe. Poziomy kwadratowe. Co jeszcze miałam pokazać? Linie prowadzące prowadząca linia, gdzieś tam idąca w zdjęcie pionowe, oczywiście, jak najbardziej. Smugi światła, przebijające się gdzieś, wschodzącego słońca, mgły. No, zdjęcie pionowe, tutaj jest jak, jak, jak najbardziej samotny człowiek idący aleją. Zdjęcie pionowe, po to, żeby pokazać tą wysokość tej alei. To coś z poziomu. Co mamy z poziomu jakiegoś ciekawego? Nic nie mamy z poziomu? Biegące ślimaki, wyścig ślimaków. Hmm, oczywiście w poziomie, ponieważ oni są w pełnym biegu, w pełnym ruchu, w związku z tym powinno być zdjęcie poziome. Dobrze, klasyczne ujęcie plac grzybowski, żeby jak najszerzej, jak najwięcej tego pokazać. Więc, było zdjęcie w poziomie zrobione na bardzo szerokim y, y, obiektywem, żeby, żeby tam się dużo zmieściło i żeby ten pierwszy plan zagrał. Aczkolwiek ja testowałem, patrzyłem, jak to będzie wyglądało w pionie po przycięciu do zdjęcia pionowego. To ono też może być, aczkolwiek poziomem mi się akurat w tym wypadku bardziej podoba. No, starczy oglądania tych zdjęć. Starczy oglądania zdjęć. Najładniejszy jest kwadrat. Także należy pamiętać o tym, że to, jak ustawiłeś aparat, ma też znaczenie do odbioru Twojego zdjęcia. Że ustawiając zdjęcie w pionie czy w poziomie, też kreujesz to, jak to zdjęcie będzie oglądane przez odbiorcę. No bo po co się robi zdjęcia? Po to, żeby one. Były oglądane. A żeby były oglądane, to muszą być ciekawe, przyciągające i orientacja aparatu też ma znaczenie dla tego odbioru zdjęcia. Nie tylko ten mocne punkty kompozycji, kierunek, ale też orientacja zdjęcia ma znaczenie. Dobrze, tyle chciałem na temat kompozycji. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.